Lesen wir aus Römer 8. Przeczytajmy z listu do Rzymian, 8 rozdział. Vers 1 bis 11. Od 1 do 11 wiersza. Rzymian 8 od 1 wiersza. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Wir haben gesungen, gib uns Kraft zum Handeln. Śpiewaliśmy w tej pieśni, daj nam siły, byśmy mogli tutaj działać, czy też chodzić. Und wir haben gelesen, dass das Fleisch kraftlos ist. I czytaliśmy, że ciało jest bezsilne. Also müssen wir jetzt nach Hause gehen. A więc idziemy teraz do domu. Nein, wir wollen jetzt lernen, wie wir Kraft bekommen. Nie, zechciejmy się teraz dowiedzieć czy uczyć tego, w jaki sposób tą siłę możemy otrzymać. Oder anders ausgedrückt, albo innymi słowy, wir wollen fliegen lernen. Chciejmy nauczyć się latać. Ich versuche das gleich klar zu machen. Postaram się to za chwilę wyjaśnić. Zuerst einmal etwas, wo stehen wir hier im Römerbrief? Najpierw, w jakim miejscu znajdujemy się tutaj w tym przeczytanym urywku listu do Rzymian? Der Römerbrief zeigt uns das Problem unserer Sünden. List do Rzymian pokazuje problem naszych grzechów. Das ist das Thema bis Kapitel 5, Vers 11. To jest temat do 5 rozdziału 11 wiersza. Aber er zeigt uns auch ab Kapitel 5, Vers 12 das Problem unserer Sünde, der Wurzel. Ale od 5 rozdziału 12 wiersza pokazuje problem grzechu, tego korzenia grzechu, który jest w nas. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Grzeszymy, ponieważ jesteśmy grzesznikami. Und Vers 1 bis 3 von Kapitel 8 ist eine Zusammenfassung von Kapitel 5 Vers 12 bis Kapitel 7. I wiersze od 1 do 3 naszego rozdziału są podsumowaniem tych rozdziałów. 5 rozdział od 12 wiersza do końca 7 rozdziału. Vers 1 zeigt uns unsere Stellung. Pierwszy wiersz pokazuje nam nasze stanowisko. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Das ist die Zusammenfassung von Kapitel 5 Vers 12 bis Vers 21. To jest podsumowanie rozdziału 5 od 12 do 23 wiersza. Dort sehen wir in dem Abschnitt zwei Familien. Tam w tym urywku widzimy dwie rodziny. Die Familie von Adam, rodzinę Adama, und die Familie von dem Herrn Jesus, i rodzinę Pana Jezusa. Und was für das Familienoberhaupt gilt, gilt auch für die ganze Familie. I to, co może
to, jaki punkt narzuca głowa tej rodziny, jest to obowiązujące dla całej linii tej rodziny. Wenn du dich bekehrt hast, wenn du an den Herrn Jesus und sein Werk geglaubt hast, jeśli nawróciłeś się i uwierzyłeś w Pana Jezusa, und ich hoffe, jeder ist, der heute hier ist, kann sagen, ja, ich glaube an das Werk des Herrn Jesus. I mam nadzieję, że każdy może to powiedzieć, tak, ja wierzę w dzieło Pana Jezusa. Ja, ich weiß, meine Sünden sind vergeben. Tak, wiem, moje grzechy są przebaczone. Dann gilt für dich Vers 1. To wtedy dla ciebie jest ten pierwszy wiersz wierszem obowiązującym. Gott sieht nicht mehr dich selbst. Bóg nie widzi już ciebie samego, sondern Gott sieht Christus. Ale Bóg widzi Chrystusa. Ich versuche das an einem einfachen Beispiel klar zu machen. I chciałbym to wyjaśnić na prostym przykładzie. Wenn die Kinder noch sehr klein sind, jeśli gdy dzieci są jeszcze bardzo małe, und es klingelt an der Tür, i słyszą dzwonek w drzwiach, dann trauen sich die Kinder nicht die Tür aufzumachen. To najczęściej dzieci nie mają tej odwagi, by otwierać te drzwi. Und die Mutter geht zur Tür. Mama idzie do drzwi. Und das Kind versteckt sich hinter der Mutter. A dziecko zazwyczaj z tyłu za mamy wygląda, kto idzie. Derjenige, der an der Tür steht, er sieht nicht das Kind. Ten, kto wchodzi czy stoi za drzwiami, nie widzi dziecka. Er sieht nur die Mutter. Widzi tylko mamę. Aber hinter der Mutter steht das Kind und schaut vorsichtig. Ale za mamą jest dziecko, które ostrożnie bardzo wygląda. Und so dürfen wir jetzt vor Gott treten. I mniej więcej tak my teraz możemy występować przed Bogiem. Aber wir müssen keine Angst haben vor dem, der klingelt. Ale my nie musimy mieć obawy czy strachu przed tym, który dzwoni do drzwi. Sondern wir kommen zu Gott in der ganzen Wohlangenehmlichkeit von Christus Jesus und seinem Werk. Ale my przychodzimy do Boga w całej pełni tego, że jesteśmy przyjemnymi, tak jak Chrystus dla Niego jest. Und ich möchte zwei Worte noch unterstreichen. I dwa słowa jeszcze chciałbym podkreślić. Ein Wort ist also ist jetzt. Jedno z tych słów to jest przeto teraz. Das ist nicht eine Sache der Zukunft, nicht eine Sache von der Ewigkeit, sondern hier, heute. To nie jest sprawa przyszłości, wieczności, to jest sprawa na dzień dzisiejszy. Und das zweite ist keine Verdammnis. A drugie słowo nie ma keine. Żadnego. Das bedeutet, nichts kann noch kommen. To oznacza, nic nie może się nowego pojawić. Diese Stellung ist absolut sicher. To stanowisko jest absolutnie pewne. Das ist sehr wichtig für Kraft. To jest bardzo ważne, by nabywać siły. Jetzt kommen wir zum zweiten Vers. Teraz przejdźmy do drugiego wiersza. Der zweite Vers zeigt uns eine Zusammenfassung von Kapitel 6. Drugi wiersz pokazuje nam podsumowanie szóstego rozdziału. In dem gläubigen Christen gibt es zwei Gesetze. W wierzącym chrześcijaninie są dwa zakony. Das Wort Gesetz müssen wir immer genau anschauen. To słowo zakon musimy przyglądać mu się zawsze dokładnie. Es hat verschiedene Bedeutung in der Bibel. Ma to różne znaczenia w Biblii. Manchmal bedeutet es eine Zusammenfassung für das Alte Testament. Czasami oznacza to jako podsumowanie Starego Testamentu. Zum Beispiel steht in den Evangelien, das Gesetz sagt, aber dann kommt ein Zitat aus den Psalmen. Na przykład jest w Ewangeliach mamy takie słowa, a zakon mówi dwukropek i pochodzi i mamy cytat dalej z Psalmów. Weil es gemeint ist, das Alte Testament. Ponieważ tutaj mówimy o, czy Pismo mówi o całym Starym Testamencie. Manchmal meint es das Gesetz vom Sinai. Czasami jest tutaj myśl o tym zakonie z góry Synaj.
Das ist gleich die Bedeutung in Vers 3. I to jest właśnie znaczenie tego trzeciego wiersza tutaj w naszym odcinku. Aber hier bedeutet das Wort Gesetz mehr Mechanismus, Prinzip oder ein Gesetz, nach dem immer eine Sache abläuft. Ale tutaj też to słowo zakon to bardziej oznacza jako pewnego rodzaju mechanizm albo zasada albo styl, w jakim pewne rzeczy ciągle są wykonywane w ten sam sposób. Es gibt zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Na przykład jest mamy w fizyce prawo ciążenia. Wenn die Kinder einen Ball hochwerfen, kommt immer wieder runter. Jeśli ktoś czy dziecko rzuci piłkę do góry, zawsze spadnie. Das ist ein Prinzip, ein Mechanismus, ein System immer gleich. To jest ta zasada, ten mechanizm zawsze tak samo. Und in dem Gläubigen gibt es jetzt zwei Prinzipien. A w wierzącym są teraz dwie takie zasady. Einmal das Gesetz der Sünde und des Todes. Z jednej strony zakon grzechu i śmierci. Und andererseits das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. A z drugiej strony ten zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie. Diese zwei Prinzipien bleiben bis wir sterben. I te dwie zasady pozostaną dopóki umrzemy. Aber, ale hier steht, das hat mich frei gemacht. Tu jest napisane, uwolnił mnie. Der Heilige Geist kommt jetzt hier als Kraft vor uns. Duch Święty jest tutaj przedstawiony jako ta siła. Und deswegen habe ich gesagt, wir wollen jetzt fliegen lernen. I dlatego powiedziałem, chciejmy się teraz nauczyć latać. Ein Flugzeug wiegt viele Tonnen. Samolot waży wiele ton. Und ich bin immer wieder dankbar, wenn es abhebt. Ja zawsze jestem, gdy mam lecieć, jestem wdzięczny, gdy on się już wznosi. Ist doch ein Wunder, oder? Przecież to jest cud, czyż nie? Also ich habe nicht viel Ahnung von Physik. Nie mam zbyt wiele pojęcia o fizyce. Aber wie kann es sein, dass so ein schweres Flugzeug fliegen kann? Jak to jest możliwe, że tak ciężki samolot potrafi latać? Weil es durch die Aerodynamik, ponieważ przez aerodynamikę, das Gesetz der Schwerkraft überwindet. To prawo ciążenia może przezwyciężyć. Und das kann ein Gläubiger auch. I to wierzący też potrafi. Ich sage einmal, das Prinzip der Aerodynamik ist das des Geistes des Lebens. A więc przyrównajmy to tak, że ta zasada aerodynamiki to jest ten zakon ducha. Und das Gesetz der Schwerkraft ist das Gesetz des Fleisches und des Todes. A und der Sünde. To prawo ciążenia jest tą zasadą, czy tym prawem grzechu i śmierci. Für das Flugzeug gilt beides. Jeśli chodzi o samolot, to dla niego są obowiązujące obie te rzeczy. Und für den Gläubigen auch. I dla wierzącego tak samo. Aber warum sind wir immer oft auf der Erde? Ale dlaczego my tak często jesteśmy na tej ziemi? Das wollen wir jetzt versuchen zu erfahren. Zechciejmy teraz tego doświadczyć, dowiedzieć się. Und es gibt einen Vergleich, eine Geschichte dazu. Jest pewna historia czy porównanie do tego. Das Gesetz der Sünde und des Todes wird verglichen mit einem Hund. Zakon śmierci i verglichen, also das Gesetz der Sünde und des Todes. Grzechu i śmierci jest porównany do psa. Dieser Hund ist mit einer Kette mit einem Adler verbunden. I ten pies łańcuchem jest połączony z orłem. Der Adler ist ein Bild von dem Gesetz des Lebens und des Geistes. Orzeł jest obrazem tego zakonu czy tej zasady ducha. Der Hund möchte auf der Erde sein. Ten pies, on chce biegać po ziemi. Das Fleisch möchte sündigen. Nasze ciało chce grzeszyć. Der Adler möchte fliegen. A orzeł chce latać. Was jetzt? I co teraz? Wenn wir den Hund füttern, bleiben wir auf der Erde. Jak będziemy odżywiać tego psa, zostaniemy na ziemi. Der Adler schafft es nicht,
den Hund zu ziehen. Ten orzeł nie da rady podnieść psa. Aber wenn wir den Adler füttern, ale jeśli będziemy odżywiali orła, wird der Hund schwach, to ten pies będzie słaby, und wir können fliegen. I będziemy mogli latać. Also die Frage ist, wen füttern wir? A więc to pytanie brzmi, kogo odżywiamy? Lebe ich nach dem Gesetz des Geistes? Czy ja żyję według tych zasad duchowych? Beschäftige ich mich mit der Person des Herrn Jesus? Czy zajmuję się osobą Pana Jezusa? Bete ich? Czy modlę się? Lese ich das Wort Gottes? Czy czytam Słowo Boże? Dann wird mein geistliches Leben stark. Wtedy moje życie duchowe wzmacnia się. Aber wenn ich nur mit der Erde beschäftigt bin, ale jeśli zajmuję się tylko tymi rzeczami ziemskimi, es geht nicht nur um Sünde, tu nie chodzi tylko o grzech, alle Ablenkung von Gott, wszelkie rzeczy, które nas odrywają od Boga, odsuwają od Boga, alle Zeit, die ich für andere Sachen benutze, wszelki czas, który wykorzystuję na inne rzeczy, zieht mich nach unten. To wszystko ściąga mnie na ziemię. Aber schön ist jetzt hier zu sehen, Vers 2. Ale to piękna rzecz, którą możemy tutaj zobaczyć w drugim wierszu. Es ist ein Prinzip, dass der Geist stärker ist als das Fleisch. Es hat mich frei gemacht. Ta zasada jest taka, że ten duch jest mocniejszy niż ciało, bo napisane jest, uwolnił cię. Und damit kommen wir zum dritten Schritt, Vers 3. Teraz przechodzimy do trzeciego kroku, w wierszu trzecim. Er zeigt jetzt, dass die Macht der Sünde durchbrochen ist. Pokazuje tutaj, że ta moc grzechu jest złamana. Das ist eine Zusammenfassung von Kapitel 7. I to jest, ten wiersz trzeci jest podsumowaniem rozdziału siódmego. In Kapitel 7 sehen wir, dass der Mensch sich unter ein Gesetz stellt. W siódmym rozdziale widzimy, że człowiek stawia się sam pod ten zakon. Aber das Gesetz hat keine Kraft. Ale zakon sam nie ma mocy. Ich muss besser sagen, nicht das Gesetz hat keine Kraft, das Fleisch hat keine Kraft. A lepiej powiedziawszy, nie to, że zakon nie ma mocy, ale ciało nie ma mocy. Ich möchte das vergleichen mit einem Auto. I porównam to do samochodu. Fast heute hat jedes Auto ein Navigationssystem. Dzisiaj jest to praktycznie bardzo normalne, że wszyscy mamy nawigację. Und wenn das Navi immer sagt, nächste Straße rechts, i jeśli nawigacja nas kieruje następną ulicę w prawo, aber ich habe kein Benzin, ale ja nie mam benzyny, dann kann ich nicht fahren. To wtedy nie mogę jechać. Das Navi ist richtig. Nawigacja wskazuje dobrze. Aber ich habe keine Kraft. Ale ja nie mam siły, nie mam mocy, żeby to wykonać. Und so ist es auch mit dem Gesetz. I dokładnie tak jest z zakonem. Das Gesetz ist gut. Zakon sam w sobie jest dobry. Nächste rechts. Następne skręć w prawo. Aber ich habe keine Kraft. Ale ja nie mam siły. Und jetzt wollen wir uns ein wunderbares Wort unterstreichen. I teraz zechciejmy sobie to cudowne słowo podkreślić. Tat Gott. Dokonał Bóg. Wir konnten nichts machen. My nie mogliśmy nic uczynić. Wir waren ohne Kraft. Nie mieliśmy siły. Aber jetzt hat Gott etwas getan. Ale Bóg teraz coś uczynił. Er hat seinen eigenen Sohn. On swojego własnego syna. Wir wollen uns einmal mit diesem Wort beschäftigen. Eigener Sohn. Zajmijmy się przez chwilę tymi słowami własnego syna. Das kommt nicht oft vor im Neuen Testament. Te słowa nie występują zbyt często w Nowym Testamencie. Noch einmal in Vers 32. Jeszcze raz tutaj mamy na przykład w 32 wierszu. Und dann noch einmal in Apostelgeschichte 20. I jeszcze raz w Dziejach Apostolskich 20. Es war der eigene Sohn. To był ten własny syn. Was hat Gott mit dem eigenen Sohn gemacht? Cóż Bóg uczynił z tym swoim synem? Er hat ihn gesandt in Gleichgestalt des Fleisches oder Gleichheit. Zesłał go w postaci grzesznego ciała. Der Jesus ist wirklich Mensch geworden. Pan Jezus naprawdę stał się człowiekiem.
Wenn der Jesus heute hier in unserer Mitte leibhaftig sitzen würde, gdyby Pan Jezus dzisiaj tutaj cieleśnie był pośród nas i siedział na jednym z krzeseł, es gibt keinen Unterschied zu den Menschen, zu den anderen Menschen. Nie byłoby na jego ciele żadnej różnicy w stosunku do siedzących nas tutaj. Das ist eine unvorstellbare Gedanke. To jest niewyobrażalna myśl prawie. Deswegen haben die Menschen oft einen Heiligenschein gemalt. Dlatego ludzie tak często na obrazach przedstawiających Pana Jezusa domalowywali jakiś blask święty, jakąś aureolę. Aber in Johannes 1 steht, mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Ale w Jana 1 rozdział jest napisane, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. In Garten Gethsemane muss Judas ihn mit einem Kuss verraten, damit klar ist, wer wird gesucht. W ogrodzie Getsemane Judasz musiał przez pocałunek wskazać im, kto to jest, żeby nie było pomyłki, bo nie byli w stanie rozróżnić. Welche eine große Erniedrigung. Cóż za wielkie uniżenie. Aber wir müssen noch wichtig hinzufügen. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, którą musimy dodać. Ohne Sünde. Bez grzechu. Das ist eine ganz wichtige Sache. To jest bardzo ważna rzecz. Ein Fundament des Glaubens. Jest to fundament wiary. Der Jesus, wahrer Mensch, Pan Jezus, prawdziwy człowiek, aber ohne Sünde. Ale bez grzechu. Was hat Gott gemacht? Cóż Bóg uczynił? Er hat die Sünde in dem Herrn Jesus verdammt. On grzech w Panu Jezusie potępił. Der Jesus musste sterben wegen der Sünde. Pan Jezus musiał umrzeć z powodu grzechu, um das Prinzip der Sünde zu durchbrechen. Aby tą zasadę grzechu złamać. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. To jest bardzo ważna prawda. Wir können niemals Kraft bekommen, wenn wir das nicht verstehen. Nigdy nie będziemy mogli zdobyć tej mocy, czy otrzymać jej, jeśli tego nie zrozumiemy. In Kapitel 7, Vers 14 bis Vers 24. W 7 rozdziale od 14 do 24 wiersza finden wir immer wieder ich, 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 ich. Mamy ciągle na nowo powtórzone to słówko ja, ja, ja. Wenn wir versuchen aus eigener Kraft zu tun, jeśli my będziemy próbowali z własnej siły to uczynić, gibt es keine Kraft. To wtedy nie ma siły. Nie ma tej mocy. Aber die Lösung ist Vers 24. Wer wird mich retten? Ale rozwiązaniem jest 24 wiersz. Któż wybawi mnie? Und das sehen wir jetzt in Vers 4. I to widzimy teraz w czwartym wierszu. Wenn wir jetzt sehr genau und aufmerksam lesen, jeśli bardzo dokładnie i pilnie będziemy ten wiersz czytali, was steht in Vers 4? Cóż w nim jest napisane? Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in dem Herrn Jesus? Aby słuszne żądania zakonu wykonały się w Panu Jezusie? Nein. Nie. In uns. W nas. Ach. Müssen wir jetzt wieder ein Gesetz halten? Czy teraz na nowo musimy przestrzegać zakonu? Ich dachte, das Gesetz wäre vorbei. Przecież ja myślałem, że ten zakon już został minął, te czasy minęły. Ja, das Gesetz ist vorbei. Tak, te czasy minęły. Aber ich versuche an einem Beispiel zu erklären, was es bedeutet. Ale na jeszcze jednym przykładzie zechciejmy to zrozumieć, co to oznacza. In England gab es einen sehr reichen Grafen oder Lord oder w Anglii był czy żył pewien bardzo bogaty lord. Mit einem großen Schloss. Miał piękny pałac. Und plötzlich ist seine Frau gestorben. I nagle zmarła jego żona. Er war ganz alleine. Został sam. Aber zum Glück hatte er Angestellte im Haus. Ale na szczęście miał podwładnych w domu. Und weil seine Frau nicht mehr da war, hat er eine Hauswirtschafterin. I ponieważ nie miał już żony, to miał taką gosposię. 300 Gesetze gegeben. I dał jej 300 przykazań, jak ma, czy 300 zasad jej nadał, według których ma postępować.
Montag Wäsche und alles genau aufgeschrieben. Poniedziałek pranie i tak dalej, wszystko dokładnie wypisał. Und diese Hauswirtschafterin hat alles sehr genau gemacht. I ta gospodyni wszystko dokładnie według tej listy wykonywała. Sie hat versucht, alle Punkte einzuhalten. I ona naprawdę starała się przestrzegać wszystkich punktów. Und der Mann hat sie immer beobachtet, der Lord. I ten Lord obserwował ją bacznie. Und hat gesagt, ich glaube, ich möchte diese Frau heiraten. I po tym pewnym czasie powiedział, chyba chciałbym ją poślubić. Und sie hat ja gesagt. Ja gesagt. I ona zgodziła się. Sie haben geheiratet. Pobrali się. Was hat der Lord jetzt gemacht? I cóż ten Lord teraz uczynił? Sie waren jetzt verheiratet. Oni teraz byli małżeństwem. Er hat aus 300 Gesetzen 600 Gesetze gemacht, oder? Z 300 zasad, które jej dał, teraz podwoił tą liczbę i dał jej 600. Sie musste ja jetzt, sie war jetzt die Frau, was soll sie machen? Teraz była żoną, no to co miała czynić? Nein. Nie. Er hat die Liste genommen, wziął tą listę całą, zerrissen und in den Abfalleimer geworfen. Potargał i wyrzucił. Aber die Frau, ale jego żona, hat jetzt teraz die Gesetze übererfüllt. Ona je wykonała ponad miarę, te wszystkie zasady, które on miał. Warum? Dlaczego? Weil sie nicht mehr eine Liste abgearbeitet hat. Ponieważ ona teraz nie postępowała według tej listy, nie odhaczała sobie kolejnych punktów, sondern weil eine Beziehung zwischen Mann und Frau entstanden ist. Ale powstała ta społeczność pomiędzy mężem a żoną. Und das ist jetzt die Lösung auch für uns. I to jest właśnie to rozwiązanie dla nas. Wir leben nicht nach einem Gesetz. My nie żyjemy według tego zakonu, sondern weil wir eine Beziehung zum Herrn Jesus haben. Ale ponieważ mamy ten ścisły związek z Panem Jezusem. Wollen wir mehr tun, als das im Gesetz steht. I chcemy wykonywać więcej niż w tych wszystkich prawach było zapisane. Przykazaniach. Dazu brauchen wir natürlich seine Hilfe. I do tego oczywiście potrzebujemy jego pomocy. Je mehr wir in dieser Beziehung leben, im więcej żyjemy w tym albo zacieśniamy ten związek, umso einfacher wird es, tym łatwiej jest nam das zu erfüllen, by wypełniać właśnie to co Pan chce. Er sagt das am Ende von Vers 4. I mamy to napisane pod koniec czwartego wiersza. Wir wandeln grundsätzlich nach dem Geist. Postępujemy czy pielgrzymujemy według Ducha. Ich habe grundsätzlich eingefügt. To słowo, dodamy słowo w zasadzie albo co do zasady według Ducha. To jest słowo przeze mnie dodane. Was macht der Heilige Geist? Cóż czyni Duch Święty? Johannes 16 sagt, ich glaube Vers 14, er wird mich verherrlichen. Jana 16, 14 chyba mówi te słowa, on mnie uwielbi. In Vers 5 bis Vers 8, wiersze 5 do 8, finden wir jetzt entgegengesetzt die nach dem Fleisch und die nach dem Geist. Mamy przeciwstawionych sobie tych, którzy działają według ciała i według tych, którzy działają według ducha, czy żyją według ducha. Wir wollen das kurz anschauen. Krótko spójrzmy na to. Wer ohne Gott ist, was sind die Kennzeichen? Kto jest bez Boga, jakie są cechy charakterystyczne? Vers 5 erstens. Po piąty wiersz najpierw. Die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Egoismus. Egoizm. Ein Mensch nach dem Fleisch denkt nur an sich. Człowiek cielesny myśli tylko o sobie. Zweitens Vers 6. Po drugie, szósty wiersz. Die Gesinnung oder die Denkweise, die Lebenshaltung des Fleisches ist tot. Sposób myślenia ciała to śmierć. Das bedeutet Trennung von Gott. To oznacza oddzielenie od Boga. Für die Zeit. Czasowe. Und für die Ewigkeit. I też wieczne oddzielenie, odłączenie. Drittens. Po trzecie. Vers 7. Siódmy wiersz. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft. Zamysł ciała jest wrogość. Wer ein
Kind der Welt, des Fleisches ist, ist ein Feind von Gott. Jeśli ktoś jest dzieckiem tego świata, jest nieprzyjacielem Boga. Wir haben das gestern gesehen. Wczoraj to widzieliśmy. Freundschaft der Welt. Przyjaźń ze światem ist Feindschaft gegen Gott. Jest nieprzyjaźnią, jest wrogością wobec Boga. Grundsätzlich hier. Co do zasady tutaj. Aber wenn wir die Welt lieben, kann das auch praktisch für uns wahr sein. Ale jeśli my będziemy miłowali ten świat, to praktycznie może to być też dla nas obowiązujące. Vers 7b zeigt den vierten Punkt. Siódmy wiersz, druga połowa pokazuje czwarty punkt. Die Gesinnung des Fleisches ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. To usposobienie ciała nie poddaje się temu zakonowi Bożemu. Das ist ungehorsam. To jest nieposłuszeństwo. Und letzter Punkt in Vers 7, denn sie vermag es auch nicht. Ostatni punkt w tym siódmym wierszu, nie może też. Das ist Unvermögen, keine Kraft. To oznacza, że jest to bezsilność, bez mocy, bez siły. Das war unser Zustand von Natur. Taki był nasz stan z natury. Egoismus. Egoizm. Trennung. Odłączenie. Feindschaft. Wrogość. Ungehorsam. Nieposłuszeństwo. Unvermögen. I brak siły, niezdolność. Aber dagegen wird jetzt gegenübergestellt. Ale teraz mamy to przeciwstawieństwo. Was die Gesinnung des Geistes oder was der Mensch in dem Herrn Jesus ist. Zamysły ducha albo kim jest człowiek w Panu Jezusie. Die aber, Vers 5b. Piąty wiersz, druga połowa. Die aber nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe, czy myślą o tym, co duchowe. Das bedeutet die Beschäftigung mit der Person des Herrn Jesus. A to oznacza zajmowanie się osobą Pana Jezusa. Der Geist möchte uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Duch chce, byśmy się zajmowali Panem Jezusem. Dann Vers 6. Szósty wiersz. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Zamysł ducha to życie i pokój. Gegenüber Tod steht Leben. Jeśli po jednej stronie postawimy śmierć, to przeciwstawieństwem będzie życie. Leben vor dem Tod. Życie przed śmiercią. Und nach dem Tod. I po śmierci. Denn das Leben materiell hier ist nicht das Leben, was uns glücklich macht. Bo to życie materialne, teraźniejsze, nie jest tym, co nas uszczęśliwia. Und zweitens nicht Feindschaft, sondern Frieden. I po drugie, nie nieprzyjaźń, ale pokój. Nie wrogość, ale pokój. Also wir sind mit dem Herrn Jesus verbunden. A więc jesteśmy złączeni z Panem Jezusem. Wir haben ewiges Leben. Mamy życie wieczne. Wir haben Frieden. Mamy pokój. Und dann sehen wir noch. I widzimy jeszcze. Ja, das war also genau drei Punkte. Trzy punkty mamy. Also, der Jesus, Leben und Frieden. Ja. Pan Jezus, życie i pokój. Wollen wir mehr darin leben? Chciejmy więcej w tym żyć. Frieden bedeutet, wir können mit Gott und dem Herrn Jesus Gemeinschaft haben. Pokój oznacza, że możemy mieć społeczność z Bogiem i z Panem Jezusem. In Johannes 14, Vers 27 sagt der Jesus. Jana 14:27 Pan Jezus mówi. Frieden lasse ich euch. Pokój daję wam. Das ist Golgata. To jest Golgota. Meinen Frieden gebe ich euch. Pokój mój daję wam. Das ist die Übereinstimmung mit Gott. To jest zgodność z Bogiem. Vers 9. Dziewiąty wiersz. Ein wunderbarer Beginn. Cudowny początek. Ihr aber. Ale wy. Seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Das ist grundsätzlich wahr von jedem Gläubigen. To jest co do zasady prawdziwe w stosunku do każdego wierzącego. Jetzt frage ich euch. Teraz pytanie do was. Weil der Nachsatz sagt ja, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Ponieważ druga część tego zdania mówi,
jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Wer zeigt auf, weil den Heiligen Geist hat? Alle sollen aufzeigen, die den Heiligen Geist haben. Niech każdy pokaże, kto ma Ducha. Also, nicht wirklich, ja. Oczywiście w przenośni, kto ma Ducha Świętego. Woher kann ich wissen, ich habe den Heiligen Geist? Skąd ja mogę wiedzieć, że mam Ducha Świętego? Ja, du brauchst Hände auflegen. No, potrzeba, żeby ktoś nałożył na ciebie ręce. Wo steht das in der Bibel? Gdzie jest to napisane w Biblii? Ja, du brauchst ein warmes Gefühl hier im Bereich vom Herzen. Musisz mieć takie ciepłe odczucia w okolicach twojego serca. Wo steht das in der Bibel? Gdzie jest to napisane w Biblii? Wir müssen auf die Bibel zurückgehen. Musimy wrócić do Biblii. Sonst kommen wir in schlimmste Irrlehren. Bo w przeciwnym razie wejdziemy w te najbłędniejsze nauki. Die Grundlage für unseren Glauben ist alleine das Wort Gottes. Podstawą dla naszej wiary jest tylko i wyłącznie Słowo Boże. Und nichts anderes. I zupełnie nic innego. Und den Heiligen Geist bekommen wir. A Ducha Świętego otrzymujemy. Ich mache es ganz einfach. Bardzo prosto. Epheser 1, Vers 12. Efezjan 1, 12. Wir hören das Evangelium. Słyszymy, słuchamy Ewangelii. Wir glauben dem Evangelium. Wierzymy tej Ewangelii. Hast du geglaubt? Uwierzyłeś? Ja? Tak. Dann bist du drittens versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Jeśli tak, to jesteś zapieczętowany Duchem Świętym. Kein Hände auflegen. Żadnego nakładania rąk. Kein Gefühl. Żadnych jakichś odczuć mrowienia w sercu. Sondern die Wahrheit des Wortes Gottes. Ale prawda Słowa Bożego. Stellt euch einmal vor. Wyobraźcie sobie. Der Glaube wäre abhängig von meinem Gefühl. Wiara byłaby zależna od moich uczuć. Es wäre schrecklich. Byłoby to straszne. Wenn ich ein gutes Gefühl habe. Jeśli mam dobre odczucie. Ist alles gut? Wszystko okej. Habe ich ein schlechtes Gefühl? A gdy mam złe odczucie? Was dann? Co wtedy? Nein, nein, nein. Nie, nie, nie. Wollen wir wirklich so ganz daran festhalten? Chciejmy tego się mocno uchwycić. Ich weiß nicht, ob ich euch das Beispiel vom Führerschein schon einmal erzählt habe. Nie wiem, czy już opowiadałem tutaj u was przykład na sprawę jazdy. Wann könnt ihr Führerschein machen? Kiedy możemy zrobić prawo jazdy? 18 Jahre? 18 lat. Okay. Ich weiß nicht, wer von euch ist gerade 18 Jahre alt geworden. Nie wiem, kto tutaj z młodych ma 18 lat. Und du kommst zu mir und sagst, ich habe Führerschein gemacht. I ktoś z was przychodzi i mówi do mnie, właśnie zdałem egzamin na prawo jazdy. Ich sage, das glaube ich nicht. I ja mówię do ciebie, nie wierzę ci. Du siehst aus wie 12 Jahre. Ty wyglądasz na 12 lat. Sagst du zu mir, okay, ich lade dich ein, wir können einmal eine Runde mit dem Auto fahren. I ty mówisz, no dobra, to chodź, ja cię zaproszę i przewiozę cię samochodem i zobaczysz. Ich sag, gut, wir können es machen. I mówię wtedy, no dobrze, możemy spróbować. Und nach der Fahrt sage ich, oh, jetzt weiß ich, du hast keinen Führerschein. Ist ja schrecklich. I po tej przejażdżce mówię, jestem przekonany, że nie masz prawa jazdy, to było straszne. Wie kannst du zeigen, ich habe einen Führerschein? W jaki sposób możesz pokazać, że masz prawo jazdy, że jednak masz prawo jazdy? Ganz einfach. Bardzo prosto. Du nimmst das Portemonnaie oder die Brieftasche. Wyciągasz swój portfel. Du nimmst den Führerschein heraus. Wyciągasz ten blankiet prawo jazdy. Du legst ihn auf den Tisch. Kładziesz go na stole przede mną. Und keine Fragen mehr. I nie ma żadnych pytań więcej. Und so müssen wir es auch mit dem Glauben machen. I dokładnie tak musimy postąpić z wiarą. Der Teufel kommt, andere Menschen kommen. Diabeł przychodzi, inni ludzie przychodzą. Und wir legen im Bild gesprochen den Führerschein auf den Tisch. A my teraz obrazowo mówiąc wyciągamy nasze prawo jazdy na stół. Und sagen Epheser 1, da steht es. I mówimy Efezjan 1, tam jest to napisane. Ich habe den Heiligen Geist. Ja mam Ducha Świętego. In Vers 9, w 9. wierszu kommt aber plötzlich noch ein zweiter Satz. Jeszcze mamy drugie zdanie.
Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Möchte Gott jetzt Zweifel sehen in mein Herz? Czy Bóg chce teraz widzieć wątpliwość w moim sercu? Nein. Nie. Sondern wir müssen uns vorstellen, der Brief wurde in Rom vorgelesen. Ale wyobraź, musimy to zdawać sobie z tego sprawę, że ten list był czytany w Rzymie. So wie heute auch. Tak jak i dzisiaj. Aber wenn jemand heute Nachmittag hier ist, ale jeśli ktoś dzisiaj tutaj jest, der den Geist Gottes nicht hat, który nie ma Ducha Bożego, gemeint ist, der noch nicht an den Herrn Jesus geglaubt hat, to mamy, ma to słowo na myśli, że on jeszcze nie uwierzył w Pana Jezusa. Dann möchte Gott heute auch noch einmal eine Warnung aussprechen. I Bóg przez to chce wypowiedzieć jeszcze ostrzeżenie. Ohne das Werk von dem Herrn Jesus gibt es keinen Frieden mit Gott. Bez dzieła Pana Jezusa nie ma możliwości, by mieć pokój z Bogiem. Und deswegen finden wir in den Briefen so viele Warnungen. I dlatego w listach znajdujemy tak wiele ostrzeżeń. Die Apostel wollten nicht vergeblich arbeiten. Apostołowie nie chcieli pracować daremnie. Deswegen wollen wir noch einmal aufrufen. Dlatego zechciejmy jeszcze raz zawołać. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Damit kommen wir zu Vers 10. I teraz do wiersza 10 przechodzimy. Eben haben wir gelesen, Gottes Geist. Czytaliśmy o Duchu Bożym. Dann haben wir gelesen, Christi Geist. Potem czytaliśmy o Duchu Chrystusowym. Und jetzt auf einmal Christus. A teraz nagle Chrystus. Wie, was ist jetzt passiert? Cóż się stało teraz? Warum können wir diese Worte so in einem unterschiedlich gebrauchen? Dlaczego te słowa możemy w tak różny sposób używać? Weil es zwischen göttlichen Personen keine Konkurrenz gibt. Dlaczego możemy je, można powiedzieć, zamiennie używać? Dlatego, ponieważ między tym trójjedynym Bogiem nie ma konkurencji. Wenn wir den Geist Gottes haben, jeśli mamy Ducha Bożego, dann ist auch der Jesus unser Teil. To i Pan Jezus jest naszą częścią. Und das ist einfach immer wieder schön zu sehen, wie Gott sein Wort auch schreibt. I to jest też piękne, by oglądać, w jaki sposób Bóg zapisuje swoje słowo. Und sagt jetzt, der Leib ist zwar tot. I on teraz mówi, ciało jest co prawda martwe. Aber, ale der Geist leben der Gerechtigkeit wegen. Ale Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Ich habe gehört, słyszałem, dass ihr vor einigen Jahren auch viele Trabant in Polen gehabt habt. Że przed ilomaś tam laty u was w Polsce było dużo Trabantów. Ich glaube, die Kinder wissen gar nicht mehr, was das ist. Myślę, że najmłodsi nie wiedzą w ogóle, co to za auto. Aber es war fast kein Auto. Ale można powiedzieć, że to prawie nie był samochód. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Myślę, że rozumiecie, co mam na myśli. Niemand würde auf die Idee kommen, nikt nie wpadłby na pomysł, in einen Trabant ein Porsche-Motor einzubauen. Aby do Trabanta zabudować silnik z Porsche. Czy wbudować silnik z Porsche. Aber Gott, ale Bóg hat in den Trabant, właśnie do karoserii Trabanta, ich sage jetzt, wir sind Trabant, i teraz mam na myśli, my jesteśmy tym Trabantem, nicht einen Porsche Motor eingebaut, nie wbudował silnika z Porsche, sondern Gott, den Heiligen Geist, ale Ducha Świętego, Boga Ducha Świętego. Eine wunderbare Segnung. Cudowne błogosławieństwo. Wer ist auf die Idee gekommen? Któż wpadł na taki pomysł? Der Leib ist tot. Nasze ciało jest martwe. Wenn wir jetzt hier durch die Reihen gehen würden, dann würde einer sagen, ich habe immer Kopfschmerzen. Gdybyśmy teraz tak porozmawiali jeden z drugim, to ktoś powie, mnie ciągle boli głowa. Und so weiter. I ciągle jakaś znalazłaby się przypadłość, którą mamy. Die alten Geschwister können sich nicht mehr gut bewegen. Starsi wierzący nie mogą się już dobrze poruszać. Wir könnten so viel sagen. Tak wiele moglibyśmy dolegliwości wymieniać.
Wir sind wirklich ein Trabant. Bo my naprawdę jesteśmy tym Trabantem. Aber ale der Geist Gottes wohnt in mir. Duch Boży mieszka we mnie. Wir dürfen das alle sagen, die wir an den Herrn Jesus geglaubt haben. Wszyscy, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, możemy to powiedzieć. Das ist ein wunderbares, eine wunderbare Gnade Gottes. To jest cudowna łaska Boża. Und für diese, für das, was er gesagt hat, gibt es eine gerechte Grundlage. I na to, co on powiedział, jest sprawiedliwe podłoże. Es, wir haben gesagt, dass es Gnade ist. Mówiliśmy już, że to jest łaska. Aber die Grundlage für die Gnade ist das Werk des Herrn Jesus. Ale podstawą łaski jest dzieło Pana Jezusa. Für alle Segnungen hat Gott eine gerechte Grundlage im Werk des Herrn Jesus. Na wszystkie błogosławieństwa Bóg ma podłoże w dziele Pana Jezusa. Und jetzt kommen wir zu dem 11. Vers. I teraz mamy 11. wiersz przed nami. Und dieser 11. Vers i ten 11. wiersz ist wie eine Krönung. Jest jak takie ukoronowanie. Aber bevor ich dazu etwas sage, ale zanim przejdziemy do tego wiersza, vielleicht noch eine Zusammenfassung oder ein Bild für Vers 1 bis 8 bis 9. To może jeszcze podsumowanie takie krótkie tych wierszy. 1 bis 10. Ja. Od wierszy 1 do 10. In Vers 1 haben wir gesehen, w pierwszym wierszu widzieliśmy, wir sind in Christus. My jesteśmy w Chrystusie. In Vers 9 und 10 haben wir gesehen, Gottes Geist ist in uns und Christus. W wierszu 9-10 Duch Boży jest w nas i Duch Chrystusowy. Und dazu noch ein Bild für die Kinder. I jeszcze jeden obraz dla dzieci. Ihr kennt bestimmt eine Regentonne, eine, wo man Regen aufsammelt. Z pewnością znacie, można powiedzieć, taki pojemnik, gdzie możemy deszczówkę zbierać. Oder ein Fass. Wenn man ein Fass in das Wasser, ich meine jetzt Ostsee oder Ozean wirft, gdybyśmy ten pojemnik na deszczówkę wrzucili w morze, dann ist die Tonne im Wasser. To wtedy ten pojemnik jest w wodzie już. Wir können die Tonne nicht mehr sehen, weil wir schauen auf das Wasser, aber wissen nicht, wo ist die Tonne. I jeśli on się napełni wodą, to znajdzie się pod wodą i nie będziemy widzieli tego pojemnika. Aber wenn man die Tonne in das Wasser wirft, ale gdy wrzucamy go w wodę, wird sie auch gefüllt mit Wasser. On się wtedy tą wodą będzie bardzo szybko napełniał. Es ist auch Wasser in der Tonne. I wtedy mamy wodę na zewnątrz i wewnątrz. Und so ist es auch mit uns. I tak jest też w nas. Ich möchte euch nicht mit einer Tonne vergleichen. Nie chcę was porównywać do takiego pojemnika. Aber das Prinzip ist wunderbar. Ale ta zasada jest cudowna. Wenn Gott uns sieht, jeśli Bóg nas widzi, sieht er nicht die Tonne, to nie widzi tego pojemnika, sondern Christus. Ale widzi Chrystusa. Und diese Tonne ist nicht mehr leer. A ten pojemnik nie jest pustym. Sie ist wie ein Trabant. On jest jak ten właśnie Trabant. Aber sie ist voll von Christi Geist. Ale on jest napełniony Duchem Chrystusowym. Welch eine wunderbare Tatsache. Cóż za wspaniała rzeczywistość. Ist das genug? Czy to wystarcza? Nein, noch nicht. Nie, jeszcze nie. Es kommt jetzt Vers 11, die Krönung. Teraz mamy 11. wiersz, to ukoronowanie. Ich freue mich, wie Paulus einfach schreibt. Ja, mnie się to bardzo podoba, w jak prosty sposób Paweł pisze. Er sagt jetzt kleinen Moment, ich spreche etwas bildhaft. Teraz moimi słowami mówi, jeszcze chwilę, zatrzymajmy się przy tym. Der Geist Gottes wohnt in uns? Duch Boży mieszka w nas? Dieser Geist hat doch den Herrn Jesus auferweckt, oder? Ten duch przecież wzbudził Pana Jezusa, czyż nie? Ist es so? Czy tak jest? Ja. Tak. Die Römer müssen jetzt wie eine Antwort sagen. Rzymianie teraz tak jakby musieli dać odpowiedź na to, tak? Ja dann? A wtedy co? Wird er auch euch? To on wtedy i was. Er sagt eure sterblichen Leiber? Wasze martwe ciała. Ich bin noch mal beim Trabant? Jeszcze raz wrócimy do tego Trabanta. Ich bin noch mal bei der Tonne? Jeszcze raz ten pojemnik na tą deszczówkę. Lebendig machen wegen des in euch wohnenden Geistes.
On was wtedy ożywi z powodu tego was mieszkającego czy żyjącego ducha. Dass wir in den Himmel kommen, to, że my znajdziemy się w niebie, ist von Gott festgemacht, jest to przez Boga postanowione. Wegen seines Heiligen Geistes. Z powodu Jego Ducha Świętego. Haben wir den Heiligen Geist, der auch den Herrn Jesus auferweckt hat? Czy mamy tego Ducha Świętego, który wzbudził Pana Jezusa? Ja. Tak. Dann werden wir auch das Ziel erreichen. To wtedy na pewno osiągniemy też ten cel. Und was ist dann erreicht? I cóż wtedy będzie, jaki będziemy mieli, co osiągniemy? Wir haben gesungen, gib uns Kraft zu handeln. Śpiewaliśmy, dodaj siły chodzić. Und dieser Abschnitt zeigt besonders, i ten urywek pokazuje szczególnie, dass der Gläubige von der Macht der Sünde befreit ist. Że wierzący jest uwolniony od tej mocy grzechu. Durch den Heiligen Geist. Przez Ducha Świętego. Aber wenn wir Vers 11 erreicht haben, ale jeśli doszliśmy już do tego 11 wiersza, dann sind wir nicht nur von der Macht der Sünde befreit, to jesteśmy uwolnieni nie tylko z tego z tej mocy grzechu, sondern von ihrer Gegenwart, ale też z obecności w grzechu. Im Himmel gibt es keine Sünde mehr. W niebie nie będzie żadnego grzechu. Wer möchte noch einen Tag auf der Erde bleiben? Kto jeszcze z was chciałby wrócić na chwilę na tą ziemię? Ich nicht. Ja nie. Weil ich möchte endlich frei werden von diesem sündigen Leib. Bo chcę być w końcu uwolniony od tego grzesznego ciała. Bei dem Herrn Jesus in der Gegenwart Gottes zu sein, być u Pana Jezusa w obecności Bożej, ist der schönste Zustand, den wir uns vorstellen können. Jest to najwspanialszy stan, jaki możemy sobie wyobrazić. Hast du den Geist Gottes? Czy masz Ducha Bożego? Dann werden wir das Ziel erreichen. Wtedy na pewno osiągniemy ten cel Boży. Może dzisiaj.